Boża Maria Bubczyk. Czas na informacje dnia. Zapraszam. Wicepremier minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak weźmie udział w pikniku wojskowym w podwarszawskich Markach. Następnie będzie uczestniczył w przysiędze wojskowej żołnierzy 1. Podlaskiej Brygady Obrony Terytorialnej w Kolnie. W Markach wicepremier Mariusz Błaszczak spotka się z weteranami biorącymi udział w zawodach sportowych Wyzwanie Weterana. Mają one za zadanie zintegrować środowisko żołnierzy, uczestników misji poza granicami państwa, a wśród konkurencji między innymi wioślarstwo, pływanie i biegi. Minister Obrony Narodowej wręczy weteranom nominacje do reprezentacji na międzynarodowe zawody w Düsseldorfie. W podwarszawskich Markach odbędzie się także piknik wojskowy, gdzie zobaczyć będzie można sprzęt wojskowy i obejrzeć pokaz musztry. Następnie wicepremier Błaszczak weźmie udział w przysiędze wojskowej żołnierzy 1. Podlaskiej Brygady Obrony Terytorialnej w Kolnie. Złoży ją 30 ochotników, a wśród nich między innymi nauczyciel, lekarz weterynarii, diagnosta laboratoryjny, informatyk oraz studenci. Port Gdynia ma 100 lat. To ogromne dziedzictwo całej sztafety pokoleń. Z tej okazji odsłonięty został pomnik poświęcony budowniczym portu. I uwaga! Drodzy Państwo! To dwie najważniejsze osoby dla rozwoju nie tylko portu Gdynia, ale i całego miasta. Minister Eugeniusz Kwiatkowski oraz inżynier Tadeusz Wenda. W setne urodziny portu Gdynia przy kapitanacie odsłonięto ich pamiątkowy pomnik. W dowód wdzięczności za pełne bohaterstwa, patriotyzmu i samozaparcia czyny chcemy pobłogosławić i poświęcić tę architekturę z ich sylwetkami. To wielkie wzruszenie podkreśla wnuczka inżyniera Tadeusza Wendy, Hanna Wenda-Uszyńska. Wielka duma i wielki podziw. Podziw i podziękowanie dla tych wszystkich, którzy podtrzymują pamięć o tym skromnym i wielkim człowieku, który poświęcił 17 lat swojego życia i tworzył wizję wielkiego nowoczesnego portu. Przez te wszystkie lata port cały czas się rozwija, mówi pani Marianna Doliwa-Dobrowolska. Naprawdę jest wszystko to, o czym właściwie marzył Eugeniusz Kwiatkowski. Port świetnie stawia czoła wyzwaniom współczesnych dni, wskazuje jego prezes Jacek Sadaj. Przeładunki cały czas rosną, wszystko wygląda na to, że to będzie kolejny rok wzrostu przeładunków w porcie Gdynia. Port w Gdyni niedawno ukończył największą inwestycję od kilkudziesięciu lat, nowy terminal promowy, wskazuje wiceminister funduszy i polityki regionalnej Marcin Chorała. Na tę linię weszły nowe promy, nowe największe, jakie do tej pory zawijały do portu w Gdyni. Port bije rekordy przeładunków, coraz więcej towarów przez port przepływa, coraz więcej miejsc pracy, coraz więcej biznesu, gospodarki, także ten stulatek, co dla człowieka jest już bardzo wiekiem podeszłym, jest pełen wigoru, jest młodzieńcem, który dopiero całą przyszłość ma przed sobą. Przyszłość, ale i konkretne zadania, zaznacza wiceprezes zarządu portu Gdynia Kazimierz Koralewski. Po tych 100 latach istnienia musimy dokonać radykalnego, dużego skoku poza falochrony i postawić fundamenty pod port zewnętrzny, a więc wielkie wyzwanie, wielka chwila, wielkie zadanie przed całą załogą portowców w Gdyni. Budowa portu zewnętrznego zapewni perspektywy wieloletniego rozwoju portu Gdynia. Lipsk to niewielkie miasto w województwie podlaskim. To tu w 1920 roku zatrzymał się sam Józef Piłsudski, który odbył naradę wojenną w miejscowej plebanii. Z tej okazji odsłonięto pamiątkową tablicę. Lipsk, malownicza miejscowość położona nad Biebrzą, dokładnie 102 lata temu dotarł tu marszałek Józef Piłsudski. Potwierdza to zdjęcie wykonane przed wejściem do tutejszej plebanii. To właśnie w tym miejscu przeprowadził naradę wojenną związaną z bitwą niemeńską, wieńczącą wojnę polsko-bolszewicką. Wczoraj w Lipsku odsłonięto obelisk. Odsłonięty dzisiaj poświęcony obelisk w Lipsku przywołuje dwa wydarzenia historyczne. Po pierwsze jest hołdem bitwie niemeńskiej, która została stoczona przez polskie wojska pomiędzy 20 a 26 września 1920 roku. To była bitwa, która przesądziła o utrzymaniu, o obronie naszej świeżej wówczas niepodległości, którą
odzyskaliśmy po 123 latach rozbiorów i niewoli, ale także przywołuje ten obelisk datę 24 września 1920 roku. To dokładna data wizyty marszałka w Lipsku, jakże symboliczna dla mieszkańców miejscowości. Na uroczystościach obecny był generał brygady Związku Piłsudczyków Rzeczypospolitej Polskiej, dr inżynier Władysław Krajewski. Jak mówi, postać marszałka Piłsudskiego ma dla niego wymiar nie tylko patriotyczny, ale również osobisty. Dla mnie osobiście to jest cofnięcie się daleko wstecz, myśl do przeszłości, ponieważ miłość do ojczyzny, do II Rzeczypospolitej i do marszałka wypiłem z mlekiem matki, ponieważ mój ojciec był żołnierzem marszałka, jego dwaj bracia oraz szwagier. Oni uczestniczyli w wielu wojnach, w wielu bitwach, w bitwie warszawskiej, niemeńskiej. Pielęgnowanie pamięci historycznej to dbanie o własną tożsamość. Gromadziliśmy się tutaj w Lipsku, żeby podkreślić naszą wiarę i naszą miłość do ojczyzny. A miłość do ojczyzny to pamięć. I pamiętamy o tych, którzy walczyli w różnym czasie o wolność naszej ojczyzny. Oddawali życie. Mówi biskup diecezjalny ełcki, ksiądz biskup Jerzy Mazur. Bitwa niemeńska tuż po bitwie warszawskiej i kontrataku z Nadwieprza była kluczowym momentem polskiej kontrofensywy przeciw bolszewikom w 1920 roku. W Krasiczynie zakończyło się forum młodego pokolenia Szumana w Trójmorzu. Celem spotkania była integracja liderów z państw leżących między Morzami Czarnym, Adriatykiem i Bałtyckim. Na Podkarpaciu spotkali się młodzi liderzy, którym bliska jest idea budowy wspólnoty państw europejskich według koncepcji Sługi Bożego Roberta Schumana. Przyjechało ponad 100 młodych liderów z wielu krajów Trójmorza, praktycznie ze wszystkich krajów Trójmorza, ale nie tylko, bo przyjechały osoby chociażby z Holandii, chociażby Stany Zjednoczone, Wenezuela. Uczestnicy forum dyskutowali między innymi o bezpieczeństwie i współpracy międzynarodowej oraz wyzwaniach, przed jakimi stoją europejskie rodziny. W programie był też czas na modlitwę. Na naszym forum było bardzo dużo warsztatów, więc ta współpraca taka warsztatowa też, że tak powiem, bardzo mocno wzmocniła przyjaźnie i liczymy, że wyrośnie z tego piękna inicjatywa. Młodzi liderzy planują stworzenie struktur, które ułatwią im współpracę w ramach Trójmorza. Chcą mieć większy wpływ na to, co dzieje się w regionie i w całej Unii Europejskiej. Podpisali w tej sprawie specjalną deklarację. Integracja regionalna oparta na myśli Roberta Schumana, który sprzeciwiał się tworzeniu superpaństwa, jest bardzo potrzebna, podkreślał profesor Tomasz Grosse. Uważam, że Trójmorze jakby nie jest pomysłem, który ma zastąpić Unię Europejską, tylko ma uratować integrację europejską. Ma uratować Unię Europejską. Sługa Boży Robert Schuman dążył do stworzenia wspólnoty państw narodowych, która opiera się na chrześcijaństwie, wolności, solidarności, różnorodności i patriotyzmie. Przed młodymi stoi ważne wyzwanie, wskazał profesor Zbigniew Krysiak. Stworzyć pewną, można powiedzieć, wzór, pewien wpływ. Nie chcemy się oddzielać, ale chcemy, tak jak dzisiaj to powiedziałem, naszą babcię Europę ratować. I właśnie to jest nasze wyzwanie, zadanie. Uczestnicy forum zobowiązali się do organizacji kolejnych spotkań z udziałem młodych przedstawicieli wszystkich państw Trójmorza. Polacy, którzy wiele lat temu wyemigrowali do Stanów Zjednoczonych, a dziś pobierają tam emeryturę, mają spory problem z tym, jak jest ona naliczana. Wszystko przez przeszkody prawne i lata pracy, jakie zostały im naliczone w Polsce. Amerykańska Polonia to społeczność, która mimo dzielących ją kilometrów aktywnie angażuje się w sprawy polskie, a rozwój i przyszłość naszego kraju nie jest jej obojętna. Wielu Polaków mieszkających za oceanem pobiera tam świadczenia emerytalne. Podstawową ustawą, która reguluje prawo naliczania zabezpieczenia społecznego w Stanach Zjednoczonych, jest ustawa z roku 1935. I jest to ogromny akt prawny, który zawiera ponad 1000 artykułów i 11 tytułów. Mówi mecenas dr Maria Szonard-Binienda.
O tym, jaki wpływ na wysokość emerytur Polaków w Stanach Zjednoczonych ma prawo, dyskutowano w trakcie seminarium zatytułowanym Pad trwający dekady – problematyka emerytur Polonii amerykańskiej w kontekście prawa krajowego i międzynarodowego. Przypomniano o nowelizacji amerykańskiej ustawy emerytalnej z 1983 roku. Wówczas to została wprowadzona właśnie klauzula WEP, czyli Window Elimination Provision po angielsku. I miała ona na celu zabezpieczyć wypłacalność systemu Social Security na przyszłość. Ta redukcja emerytur w systemie Social Security dotyczy milionów najuboższej grupy Amerykanów. Ona dotyczy pracowników federalnych, którzy pracując w systemie państwowym płacą składki do swojego własnego systemu emerytalnego. Ona dotyczy policjantów w Stanach Zjednoczonych, którzy również mają swój własny system emerytalny. Przez to, że są dwa źródła naliczania emerytury, inny jest również system wskazywania ich wysokości. Jak wskazują przedstawiciele Ordo Iuris, w przypadku osoby pobierającej świadczenie w wysokości 1036 dolarów oraz najniższej emerytury w Polsce, może ona zostać ostatecznie obniżona o 150 dolarów, co jest efektem niekorzystnych rozwiązań prawnych. Stąd pomysł na otwartą debatę, jak ten palący problem rozwiązać. Dlatego apelujemy i interweniujemy my, Polonia Amerykańska, zarówno w polskich sądach, jak i w instytucjach państwowych, jak i w Sejmie Rzeczypospolitej Polskiej. Interweniujemy w Amerykańskim Urzędzie Ubezpieczeń Społecznych. Interweniujemy u amerykańskich polityków. Współpracujemy z różnymi środowiskami amerykańskimi, poszkodowanymi również tą redukcją klauzuli WEP. Bo w całej sprawie chodzi o to, by państwo polskie nie ponosiło wyższych kosztów, po to by finalnie nasi rodacy otrzymywali niższe emerytury od amerykańskiej administracji. I na teraz to wszystko z Panem Bogiem.